słowo rak. Z czym się nam kojarzy? Z czym się kojarzy Państwu słowo rak? Raz. Zwierzątko. Skorupiaczek. Super. Może się komuś skojarzyć ze zwierzątkiem. Nie. I ja w ten sposób, tym słowem informowałam sąsiadki, jak się pojawiłam o dłuższej niebytności na ulicy. Co się stało? Tak, proszę Państwa, pisałam, właśnie mam sama ciekawe, co pokaże mi internet, jak pisze słowo rak i obrazki, znaczy grafika, pokazało, że rzeczywiście raka, zwierzątko. Ale... Znak zodiaku. Znak zodiaku, nie, tego nie pokazał. Same raki takie, jakieś tam rzeczne, błotne i tak dalej. Z czym jeszcze kojarzy się na słowo rak? Z nowotworem. Z nowotworem, czyli z chorobą. Oczywiście Państwo wiedzą, że słowo rak to nie określa wszystkich chorób nowotworowych. Rak jest konkretną chorobą nowotworową. Jest to nowotwór wywodzący się z tkanki nabłonkowej, złośliwy oczywiście. Natomiast ja używam tego słowa, bo jest ono powszechnie używane na nazwanie choroby nowotworowej, chociaż nie każda choroba nowotworowa jest rakiem. Każdy rak jest chorobą nowotworową oczywiście. Czyli z chorobą nowotworową. Ale z chorobą. Z jaką chorobą? Jaka jest choroba nowotworowa? Jaka to choroba? Choroba nowotworowa to? To choroba śmiertelna. To choroba... O, przepraszam, nie w tą stronę. To choroba ciężka. Jak rozmawiałam tutaj w kuluarach z kimś, to ktoś powiedział najcięższa. Najcięższa choroba. Choroba śmiertelna. I jeszcze za szybko pokazałam swój slajd. Powodująca co? Ból i cierpienie, prawda? Czy w ten sposób Państwu się kojarzy słowo rak jako nazwa choroby? Czy komuś się kojarzy ta nazwa z tym choroba, którą da się uleczyć? Da się z nią żyć. Super, da się z nią żyć, ale czy tak się kojarzy? No, raczej nie, raczej nam się kojarzy, że jest to ciężka choroba, nieuleczalna, śmiertelna. To zależy, dająca... jak się o nim dowiadujemy, na jakim jest ten... Ja mówię cały czas nie o pacjencie, tylko o osobie, która jest zdrowa. Nie mówię o pacjencie, o osobie zdrowej, która mówi o raku, tak? Słyszy słowo rak. Nie w tę stronę przechodzę. Proszę Państwa, a od czego zależy to, w jaki sposób my postrzegamy cokolwiek, no a w tym wypadku chorobę? Zależy od paru czynników, z takiego psychologicznego punktu widzenia, od tak zwanego ogólnego obrazu choroby. Proszę Państwa, co się zmieniło w naszym życiu? W naszym życiu społecznym. Zmieniło się to, że na pierwszym miejscu są media i internet. Od tego zależy, jak człowiek zwykły z ulicy postrzega chorobę. Jak postrzega? Wczoraj pisałam sobie w internet chory na nowotwór. Pisałam rak, zobaczyłam zwierzątko. Pisałam chory na nowotwór, grafika i to był drugi obrazek, który zobaczyłam. Pierwszy był z imieniem, nazwiskiem, z widoczną twarzą, to Państwu go nie pokazuje. To był drugi obraz. Co on pokazuje? Osobę chorą na nowotwór, prawda? I co to za osoba? Co ten obrazek nam pokazuje? Cierpiąca, leżąca. Co jeszcze? No, to bardzo charakterystyczna rzecz na tym obrazku. Bez włosów. Każdy artykuł o chorym na nowotwór, niezależnie w jakim miejscu się znajduje, w jakiej gazecie, niezależnie o czym jest ten artykuł, czy jest o nowoczesnej terapii, czy o czymkolwiek, jest takim zdjęciem opatrzone. Młoda osoba, łysa, w chusteczce, smutna, blada, z opuszczoną głową. Zwróćcie Państwo uwagę. Wczoraj otworzyłam gazetę wyborczą, licząc na to, że coś znajdę i ku mojemu zdziwieniu był bardzo ładny artykuł o hospicjum, o opiece hospicyjnej. Niestety nie nadawał się do dzisiejszego mojego tematu, a liczyłam, że anusz będzie takie zdjęcie. Ale to jest drugie zdjęcie, które zobaczyłam. Proszę Państwa, wczoraj wróciłam do domu z pracy w poradni. Ja zazwyczaj czytam książki o raku, oglądam filmy o raku, bo co może być ciekawszego, prawda, niż choroba nowotworowa, bo to jest moje całe życie. Proszę Państwa, wzięłam, jestem zmęczona, pracowałam tyle godzin do 18 w poradni, poczytam sobie książkę. No, biorę książkę do ręki, beletrystyczna książka i trafiam na co? No, i ona nie jest o raku, po prostu akcja się dzieje. I słuchajcie Państwo, jest napisane tak. Jenny się roześmiała i wszyscy troje zatrzymali się w olbrzymiej otwartej sali obok holu, w
które dwie kobiety z ustami na głowach siedziały z cyfrowymi termometrami w ustach. Jedna z nich powitała przybyszów niemrawym kiwnięciem głową, druga tylko patrzyła przed siebie. Proszę Państwa, typowy obraz, ten, o którym mówię, prawda? Po prostu w książce, zwykłej książce beletrystycznej, to czytamy. I człowiek, normalny człowiek, czytając coś takiego, od razu ma taki obraz choroby nowotworowej. Co dalej czyta? Poszli dalej tym samym korytarzem, co wcześniej, mijając pokój pielęgniarek, w którym lekarze czytali raporty na ekranach komputerów. Dotarli do ogromnego, słonecznego pomieszczenia, gdzie na rozkładanych fotelach leżeli pacjenci podłączeni do kroplówek. Z rurek płynęły powoli strumyki substancji chemicznych. Tak? Kolejna strona. Cały czas wszystko się dzieje w szpitalu. Nie, to jest po prostu normalna książka beletrystyczna, bo już tam nagrodę dostała New York Times, i Washington Post i tak dalej. Nie jest to raku bynajmniej, w ogóle. Franek rozejrzała się w poszukiwaniu pielęgniarki, nie zatrzymując wzroku na żadnym z pacjentów. Kobiecie śpiącej z otwartymi ustami, bez włosy jak nowonarodzona mysz. Słuchajcie Państwo, jeżeli w ten sposób opisujemy chorobę nowotworową w książce, no jakiś autor, jeżeli takie zdjęcia dodajemy do artykułów, takie zdjęcia pojawiają nam się w pierwszym momencie, kiedy w cokolwiek wpiszemy dotyczące choroby nowotworowej, to nie dziwmy się, że tak właśnie jest obraz tejże choroby. Gdzie jest Google? To nie dziwmy się, że tak ta choroba, to słowo rak, budzi takie emocje negatywne. Oczywiście oprócz tego mediów i internetu, no to jeszcze postrzeganie choroby, tego słowa rak, zależy od innych rzeczy, od posiadanych wiadomości, jakie człowiek, co człowiek wie, tak? Czyli im więcej wie, tym prawdopodobniej jego obraz choroby nowotworowej będzie bardziej zbliżony do prawdy. To nie będzie ta łysa kobieta podobna do myszy, prawda? Tylko to będzie zupełnie inny obraz. Od różnych doświadczeń osobistych i tego, co człowiek przeżył sam albo przeżył przez rodzinę, przez znajome. Proszę Państwa, moi pacjenci, którzy przychodzą do mnie do poradni, bardzo często mówią, że boją się chemioterapii. Ja pytam, dlaczego pan się boi chemioterapii? Bo jak moja babcia była chora, prawda, to coś tam. Jak Państwo tu słyszycie, nasza medycyna i onkologia zmieniła się w sposób niesamowity przez ostatnie lata. To jest, ja pracuję ponad 20 lat i to, co było na początku mojej pracy, a co jest teraz, to jest zupełnie inne chorowanie, inne leczenie, prawda? A jeżeli ktoś ma takie złe doświadczenia z przeszłości, no to tak będzie postrzegał tą chorobę. Od wyobrażeń, prawda? Od tego, czego się boimy, od tego, co jest dla nas trudne, prawda? Od tego, co kiedyś gdzieś zapadło w naszym umyśle. Ja miałam takie zdarzenie dotyczące choroby, no bo choroby miałam w ogóle niczego innego, ale byłam na spowidaczy, sprzątałam. I mam takie żaluzje drewniane, drzwi też takie drewniane. To było jesienią. Otwieram te drzwi i jest czarna noc. Nic nie widać. I ja zapomniałam o wszystkim, że mam światło na zewnątrz, bo tam latarni nie ma. Że mam telefon komórkowy, w którym mam latareczkę. Ja wpadłam w panikę. Ja stamtąd nie wyjdę, prawda? Bo stało się coś, co mnie w tym momencie przerosło. Nie wiem, może to są jakieś dziecięce wspomnienia, tak, kiedy się przestraszyłam ciemności. Ale nie wiedziałam, że coś takiego mam, prawda? Że stamtąd nie wyjdę. To są właśnie nasze wyobrażenia, doświadczenia, to czego nawet nie postrzegamy. Tutaj taką jedną kropeczką napisałam, że postrzeganie choroby zależy od ogólnego obrazu służby zdrowia. Ja nie będę tego rozbijała, bo Państwo to doskonale wiecie. To, co piszą media, to, co pokazuje telewizja, radio, internet, bardzo mocno rzutuje na to, jak ludzie postrzegają chorowanie. I to właśnie to, czy można wyleczyć się z choroby, czy nie. I tego nie będę rozwijać, to jest bardzo długi temat. No i oczywiście, proszę Państwa, bardzo dużo zależy od ogólnych sposobów reagowania na zagrożenie. Czyli od tego, jak my generalnie reagujemy na inne trudne sytuacje, zdarzenia w naszym życiu. Proszę Państwa, co to znaczy być chorym na rak? Męczyć się. To znaczy w sensie, że być słabym, tak? Takim słabym, szybko się męczyć, tak? Niewydolnym. Co to jeszcze znaczy? Cierpieć. Co to jeszcze znaczy być chorym na raka? Nerwić, mieć czas.
nareszcie mieć czas, tak? Czasami, proszę Państwa, niektórzy choroby postrzegają jako zysk. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, że w końcu ktoś o mnie się zatroszczy, nie ja muszę się troszczyć, tak? Ale o tych negatywnych rzeczach przejdźmy. O tych negatywnych rzeczach mówmy. Czuć lęk, niepewność o przyszłość, o siebie, o co jeszcze? O bliskich. Co to jeszcze znaczy być chorym na raka? No najpierw trzeba się dowiedzieć, że jestem chory na raka, czyli trzeba przejść całą ścieżkę diagnostyczną, słyszeliście, 3 miesiące, tak? 3 biopsje płuca, bronchoskopie, tak? Nie? Czyli być diagnozowany, przechodzić ciężkie, bolesne badania. Co dalej? Oczekiwanie na wyniki, czyli stres, lęk, tak? Zdenerwowanie, kolejna wizyta u lekarza, czyli chodzenie po doktorach, prawda? Od jednego do drugiego, jak słyszeliśmy przed chwilą. Co jeszcze? Jak chodzimy po doktorach, źle się czujemy, to nie możemy pracować. Czyli konieczność przejścia na zwolnienie, może w ogóle utrata pracy, może przejście na emeryturę, czy tam rentę. Pani powiedziała koszty, nawet dojazdu, tak? Ja pracuję w Olsztynie, to jest bardzo duże województwo. Niektórzy pacjenci do ośrodka onkologicznego mają ponad 200 kilometrów. W Warszawie, no to mamy 5 ośrodków onkologicznych, czy tam więcej i od tramwaju możemy dojechać, tak? Coś jeszcze? Coś się Państwu kojarzy? Powiedziała jeszcze jakieś formy ostracyzmu, bo ludzie boją się. Super. Super. Też taki stygmatyzacji, prawda? Że jestem chory na raka, nie mam tych włosów, prawda? Mam tę chusteczkę, wszyscy widzą, że jestem chory. Na wsiach ludzie się wstydzą choroby nowotworowej. Może w mieście tego już nie ma, ale w środowisku wiejskim jest to bardzo często, że ludzie ukrywają chorobę nowotworową. Oni jej nie mówią w ogóle, prawda? Czyli, no, co jeszcze? Coś jeszcze? Poczucie winy. Super, poczucie winy. A dlaczego poczucie winy? Nie wiem, że nie dbali o siebie, dostatecznie dbali. Że nie dbali o siebie. Bardzo dobrze, dobre może być poczucie winy. Także nie dbali o siebie, to jest moja wina, że zachorowałem na chorobę nowotworową. Co ja tu napisałam? Bycie bardzo poważnie chorym, złe rokowanie, zagrożenie śmiercią, lęk przed bólem, poczucie wstydu, to powiedzieliśmy. Izolacja, utrata ról, tylko nie powiedzieliśmy. Trudno jest sprawować swoją rolę matki, żony, kochanki, babci, dziadka, prawda? Jakiegoś dyrektora w firmie, tak? Jeżeli jestem mocno ciężko chory. Tak? Czyli utrata ról rodzinnych, społecznych, zawodowych, prawda? To jest bardzo ważna rzecz, jeżeli mówimy o chorobie nowotworowej. Jak powiedziałam, badanie, ale też oczywiście leczenie, prawda? Ciężkie, nieznane leczenie. O operacjach to tam trochę wiemy, prawda? Ale już co to jest radioterapia, to pani doktor nam mówiła, jakieś dziwne słowa. Zazwyczaj większość ludzi nie wie, jak ja nawet prowadzę podobne zajęcia ze studentami i pytam ich, słuchajcie, no dobra, na trzeci rok medycyny, pytam, no słuchajcie, dobra, no tak, a co to jest ta radioterapia? Studenci nie są w stanie powiedzieć, co to jest radioterapia, prawda? No. A już wiemy, że radioterapia pali, parzy, prawda? Nie? Jakieś tam zdjęcia widzieliśmy, ktoś tam gdzieś widział, prawda? No i oczywiście to, że leczenie powoduje kalectwo, o tym będę mówiła w dniu jutrzejszym o kalectwie. Tak? Tego się boimy przede wszystkim, no, utraty narządów, tak, amputacja piersi, ale różnego innego rodzaju kalectwa. Proszę Państwa, zachęcam Państwa bardzo do spotkania z taką panią Elizabeth Kibler-Ross. Czy ktoś z Państwa już słyszał to nazwisko? Jeżeli nie, to bardzo Państwa zachęcam do spotkania. Jest to niesamowita, znaczy ona już nie żyje, ale ze spotkania z nią przez jej książkę. Elizabeth Kibler-Ross urodziła się w Zurichu w 1926 roku. Chciała być lekarzem, ale jej ojciec była jednym z trojaczków, co jest dosyć ważne, bo musiała walczyć, tak, o swoją indywiduum swoje. Ojciec inną jej karierę zaplanował, ale po wojnie, kończyła się wojna, Elizabeth Kibler-Ross zaczęła działać w takich stowarzyszeniach pomocowych. Jako taka, no, pomoc pielęgniarska, laboratoryjna, tak, pomagała w różnych szpitalach, ostatecznie trafiła do Polski. W
Bardzo ciekawa historia, trafiła do Polski i pracowała z osobami, między innymi z osobami, które były wyzwalane z obozów koncentracyjnych, między innymi z dziećmi. I na tej podstawie zaczęła się interesować śmiercią, zaczęła się interesować tym, jak ludzie postrzegają świat w momencie olbrzymiego zagrożenia. Prawie że pewności śmierci, tak? Zaczęła się tym interesować, skończyła studia medyczne w Zurichu, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, w 1963 roku zrobiła specjalizację z psychiatrii i zaczęła pracować jako psychiatra w Chicago bodajże, potem gdzieś tam indziej. I jest uznawana za twórczynię takiej nauki o śmierci tanatologii współczesnej. Co ona zrobiła? Proszę Państwa, ona zaczęła rozmawiać z chorymi. Się to dzisiaj wydaje takie normalne, każdy rozmawia z chorym. Nie, proszę Państwa, w latach 50. 60. nie rozmawiało się z chorymi, a z chorymi na raka w ogóle. Nie mówiło się im o tym, że są chorzy. Nie mówiło się im o tym, że umrą, no bo prawie wszyscy wtedy umierali, prawda? Prawie nie było wyleczeń. Czyli słowo rak wtedy rzeczywiście znaczyło równa się śmierć. Wydawało się drugi egzemplarz karty informacyjnej, tak, że dla pacjenta było napisane, że ma tam jakieś zgrubienia, dla rodziny, że ma raka, prawda? I ona zaczęła rozmawiać z tymi ludźmi. Prowadziła takie rozmowy bardzo usystematyzowane i okazało się, że rozmawiając z tymi ludźmi, udało jej się stworzyć taki schemat, w jaki osoby, które dowiadują się o ciężkiej chorobie, reagują na to. I proszę Państwa, minęło wiele lat, tak? 50 czy tam 60 od tego czasu i w zasadzie nikt nic nowego nie wymyślił. Nadal w tak zwanej psychoonkologii, którą ja się zajmuję, opieramy się na tym schemacie stworzonym przez Elizabeth Kübler-Ross i opublikowanym w takiej książce, która nazywała się Rozmowy o śmierci i umieraniu w 69 roku. Książka jest dostępna w Polsce, też w formie PDF-u, można sobie ją bez kupowania przeczytać, gdzie są właśnie zapisy tych rozmów. Ona tych książek napisała więcej, tutaj wymieniłam te książki, które są dostępne w Polsce, w języku polskim. Koło życia to jest autobiografia. Piękna książka o jej życiu, z której właśnie między innymi czerpałam te przykłady, tak, z jej życia, gdzie napisała swoje niesamowite życie. Jeżeli Państwo byście chcieli sięgnąć, część tych książek jest dostępna właśnie, tak jak mówię, w internecie, w PDF-ie. I co ona wymyśliła? Ona wymyśliła, że reakcja na złe rokowanie jest bardzo, bardzo konkretna, czyli na słowo rak, tak, o którym mówimy. I teraz, proszę Państwa, chciałabym, żebyście Państwo spróbowali sobie przypomnieć takie zdarzenie z Waszego życia, kiedy dowiedzieliście się czegoś bardzo złego, albo sobie je wyobrazili. To musi być sytuacja, w której jakby to, co się zdarzyło, czy to, co żeście się dowiedzieli, było całkowitą przeciwnością tego, czego się spodziewaliście. Nie wiem, czy Państwo jeszcze jakieś egzaminy zdajecie w swoim życiu. Jeżeli tak, to może być egzamin. Uczymy się do egzaminu i dowiadujemy się, że tego egzaminu nie zdaliśmy. Bardzo dobrze się uczyliśmy do tego egzaminu. Wszystkie nasze siły włożyliśmy w to, żeby się przygotować. Ważny egzamin. Od niego bardzo dużo zależy. Po tym egzaminie będziemy mogli pojechać na urlop. I dowiadujemy się, że wszyscy zdali, tylko ja nie zdałem. Albo nie wiem, aplikujecie Państwo o jakieś stypendia, może bierzecie udział w jakimś konkursie, jakieś pieniądze na jakieś swoje działania. Wkładacie w to bardzo dużo wysiłku i dostajecie telefon od kolegi: słuchaj, przyznano 3 wyróżnienia, prawda, jedno dla nas, bo przecież tak żeśmy dobrze wszystko przygotowali. Dostał ten i ten, a ty nie. I co wtedy myślimy? Pierwsza rzecz, która przychodzi Państwu do głowy. Co myślimy? Nie zdaliśmy egzaminu, do którego się uczyliśmy, nie dostaliśmy nagrody, nie zdobyliśmy stypendium, o które walczyliśmy. Pierwsza rzecz, którą myślicie Państwo, ja już nie chcę powiedzieć gorszy przykład. No, coś jest nie tak. Super. To pomyłka. Co jeszcze to myśli? Panie? Od razu? Super. Proszę Państwa, pierwsza rzecz, którą prawdopodobnie Państwo pomyślicie, to będzie to niemożliwe. Coś jest nie tak. Tak się uczyłem i nie zdałem. To jest niemożliwe.
I tak myślą chorzy, którzy słyszą słowo rak. Jest pan chory na rak. To niemożliwe. To niemożliwe. To nie ja. To nie może być prawda. Może lekarz się pomylił. Był drugi pacjent o takim samym nazwisku na sali. To nie są moje wyniki. Przecież ja tak ładnie wyglądam, dobrze się czuję. To może ci inni chorzy na tej sali to są rzeczywiście chorzy na raka, ale przecież nie ja. I to coś nazywa się zaprzeczeniem. Jest to normalna reakcja. Dlaczego tak jest? To jest jakby odmowa przyjęcia do wiadomości tego, co jest właśnie złe, co jest złą informacją. Po prostu dlatego, że my nie chcemy, żeby nas spotkało coś złego. To jest naturalne, prawda, że nie chcemy, żeby nas spotkało coś złego. Czyli człowiek sam, nie słysząc tej informacji, nie chcąc jej przyjąć, przekonuje, że to nie może być prawda, prawda? Bo ja zupełnie czego innego się spodziewałam. Chciałam czegoś innego. W związku z tym niektórzy chorzy chcą weryfikować, chcą sprawdzić, idą do innego lekarza, każą sobie powtarzać biopsję, tak? Mam wzorowie, że jeżeli tam... Ja wiem, jak się to zrobi, to pokażcie mi wypada, czy ja... Prawda? Bym sobie sprawdził, Koniecznie, pokażcie mi, mówi ten preparat, czy to prawda, tak? Pacjent tego nie może zrobić, więc mówi, zróbcie mi drugą biopsję tego guza. Nie robimy drugiej, jak jednej wyszedł rak, prawda? Bo nie ma to sensu, bo profesor napisał, że to jest rak, no, nie ma co. Pan profesor czy pana profesora koledzy na uczelni przez pana profesora. No. Proszę państwa, ale to zaprzeczenie czasami okazuje się bardzo korzystne, ponieważ mobilizuje siły, jest taką formą obronną jakby, żeby znaleźć coś, co nam pomoże w dalszym działaniu, trochę oswojenia prawdy. Tak? Czyli to takie, to niemożliwe, to nieprawda, które powie każdy z nas w takiej trudnej sytuacji, bardzo często nam pomaga. Co będzie kolejnym takim etapem reagowania? Jeżeli powiedzieliśmy, że to już to nieprawda, już poszliśmy sprawdzać te preparaty, tak, weryfikować, sprawdzimy, czy rzeczywiście ta punktacja dobrze była policzona na naszym egzaminie, prawda, że nikt się nie pomylił, to co będzie? Załamanie, wypieranie, to jeszcze dalej, na początku, jak idziemy, żeby sprawdzić, czy to nam się nie zgadza, to o co nam chodzi? Jeszcze się musimy trochę pobuntować, kochani. Pobuntować. Prawda? Gniew. No jak to mogło być? Tak? Tyle się uczyłem, tyle się wysiłków to włożyłem, prawda? Nie paliłem papierosów nigdy przez całe życie, bo mi mówili, że to jest niezdrowa, mam raka płuca, prawda? Jak to mogło się stać, prawda? Dlaczego mnie? Jestem taki młody, dopiero zaczynam życie. Przecież dopiero mam zaplanowany ślub, dopiero dom wybudowałem, prawda? Poza tym byłem dobrym człowiekiem. Nie tak jak ten mój sąsiad po sąsiedzku, prawda, co to bije żonę, prawda? A byłem tym dobrym człowiekiem. Czy jestem dalej na razie, tak? To niesprawiedliwe, że to jest ja. I jest bunt. Ten bunt jest bardzo ważny, ponieważ on może być skierowany, taki abstrakcyjny, przeciwko Bogu, losowi. Tak się odmienia? Bo nam odebrano coś wartościowego. To, co chcieliśmy mieć, co nam się wydawało, że nam się przydarzy. Ta nagroda była dla nas. No wiadomo, że myśmy powinni ją dostać. Jak trzech dostało, to byśmy powinni być jednym z tych trzech. Jak wszyscy zdali egzamin, to byśmy ten egzamin powinni zdać. Jak wszyscy są zdrowi, to my też powinniśmy być zdrowi, prawda? Czyli to jest nieprawda. Nie to okrucieństwo, niesprawiedliwość losu, tak? Pan Bóg jest niesprawiedliwy, los jest niesprawiedliwy. No ale proszę państwa, czasami to trafia też w nas, w lekarzy. Bo to może być tak zwany gniew uzasadniony. No, przynajmniej pacjentowi się wydaje, że uzasadniony. No na przykład, co ja dam przykład, zakład pracy. Pracowałem w tym zakładzie tyle lat i nie mówili, że to jest szkodliwe. Nie dali mi jakiegoś tam, nie wiem, maseczki czy czegoś tam ochronnego, prawda? Albo ten lekarz się do niczego nie nadaje, tak? Już przecież mojemu lekarzowi rodzinnemu mówiłem trzy miesiące temu, że kaszle. A on powiedział, a, tak kaszle, pali pan papierosy, to każdy kaszle, tak? No, taką impact może być taka odpowiedź lekarza najbardziej, prawda? Bardzo się dużo dostaje do pielęgniarków w tym momencie i personelowi takiemu średniemu, tak zwanemu, nie wiem, czy teraz można tak mówić, ale personelowi, który nie jest lekarzem, bo jeszcze trochę lekarz, to tak trochę, ale personelowi, wszystko robią źle, źle pobierają krew, źle się wpływają i tak dalej. Bardzo się dostaje bliskim w tym momencie, prawda? Nie zdaliśmy tego egzaminu, nie
dostaliśmy tej nagrody, przychodzimy do domu wściekli, źli, prawda? Podejdzie nam ktoś pod rękę, to mówimy, a idź, nie przeszkadzaj, prawda? Tak się zachowujemy w normalnym naszym życiu. A co dopiero wtedy, kiedy mamy tą wizję choroby nowotworowej, czyli tej choroby, na samym początku powiedzieliśmy, którą sobie wyobrażamy jako śmiertelną, prawda, będącą zagrożeniem życia. No i oczywiście czasami to się dostaje też osobom przypadkowym, tak? Zupełnie niewinnym, tak? Pani w sklepie, ekspedientce, tak? Jak wracamy w autobusie, tak? Jak wracamy do domu autobusem, tak? I coś tam szarpnie na przykład, to myślimy sobie, co to za kierowca beznadziejny, prawda? Wszystko nas tam w środku. Nie dlatego, że kierowca jest beznadziejny, dlatego, że my się źle czujemy, bo nie dostaliśmy tego, co powinniśmy dostać, tak? Nagrody, zdania egzaminu, albo zdrowia, życia, co nam się po prostu normalnie należy, prawda? Wszyscy są zdrowi. Potem pojawia się coś, co się nazywa targowanie. Na czym to może polegać? Napisałam, będę zrobił, żeby tylko. Jak nie zdaliśmy tego egzaminu, to co robimy? Idziemy do profesora i co mówimy? Ale panie profesorze, ja się przecież tak dużo uczyłem, naprawdę, no może tylko jeden punkt to można mi darować, tak? Jeśli nie dostaliśmy tej nagrody, to co idziemy? Idziemy do tych, którzy byli w komisji i mówimy co? Ale słuchajcie, przecież ja tutaj tak dobrze napisałem, tak? Ten napisał źle, to może jednak, jak ja bym poprawił ten punkt, to może bym coś tam dostał, tak? Czyli to jest targowanie. I to robią też pacjenci. Jak oni się targują? No na przykład, będę lepszym człowiekiem, nie będę pił, będę się dobrze odżywiał, pogodzę się tam z kimś, będę się modlił, pójdę do kościoła. A no, przecież tak, lekarz będzie coś tam kazał robić, to będę to na pewno robił. Dzięki temu wyzdrowieję, prawda? Obiecują na przyszłość, jak wyzdrowieję to, prawda? Nie pójdę na pielgrzymkę, tak? Albo cokolwiek innego. To, jak wyzdrowieję, prawda? Czyli targują się. Przynosi to skutek, czy nie, takie targowanie? No najczęściej raczej nie. No, czasami może, ale w większości wypadków raczej nie targowanie się z Bogiem, z losem, prawda, z przeznaczeniem. Tutaj za bardzo nam nie pomaga. Tutaj pojawia się taki moment, kiedy pacjent wręcz żąda tego, żeby to się sprawdziło. My jako lekarze często też tego doświadczamy, kiedy pacjent nam mówi, panie doktorze, ale jak ja nie będę palił, to na pewno będę zdrowy. Jak zrobię to i to, na pewno będę zdrowy. Jest to bardzo trudne też dla nas w rozmowie z pacjentem. No i teraz pojawia się coś takiego, co nazwała Elizabeth Kübler-Ross depresję. Tutaj ktoś z Państwa już powiedział wcześniej, że jest taka depresja. Nie ma sensu. To nic mi nie pomoże. To już niektórzy z tą depresją reagują w pierwszym momencie, prawda? Wtedy, kiedy się dowiadują, kiedy słyszą słowo rak, to już po mnie. Nie ma o co walczyć. Wszyscy przecież umierają. Szczególnie moja babcia też umarła, prawda? Więc jak babcia umarła, moja mama umarła, to i ja umrę. Prawda? To jest ta rezygnacja wtedy, kiedy nie zdaliśmy tego egzaminu i dostaliśmy. Jesteśmy beznadziejni. Nie trzeba w ogóle było aplikować o ten grant, prawda? Nigdy nam się nie udaje. Nigdy nie dostanę tego grantu. Nie ma co, zmieniam pracę. Rzucam to wszystko. Przecież to jest bez sensu, tak? Myślimy tak czasami? Mam do niczego jestem. Miała rację moja mama, co mówiła. Po co ty idziesz na te studia? Tak? 30 lat temu, no nie? Przecież jestem do niczego. I tak samo myśli pacjent, prawda, w tym momencie. A skąd to się bierze? Z poczucia bezsilności, proszę Państwa. No bo już nic nie możemy zrobić, tak? Granty rozdane, nagrody rozdane, egzamin jest zdany. Nie ma siły. Wakacji nie będzie, trzeba będzie się uczyć, czy tam coś robić, tak? Nie będzie życia, nie będzie zdrowia. Musimy być chorzy. No i proszę Państwa, tutaj nie mamy na to czasu, żeby o tym mówić, to od razu przejdę do akceptacji. Pan profesor, ktoś tutaj z Państwa też powiedział na samym początku, jestem chory, ale, prawda? Nie zdałem tego egzaminu, ale co? Poprawię, tak? Nie dostałem tego grantu, tej nagrody, to co? Może dostanę w przyszłości. Czyli zmienię temat, może dostanę, prawda? Czyli jest jak jest, to się stało, tego nie odwrócimy,
ale może coś się da z tym zrobić, prawda? Może coś się da z tym zrobić. No i co mówi pacjent? Jestem chory, ale będę walczył. Jestem chory, ale mam tyle jeszcze do zrobienia. Jestem chory, źle się czuję, wiem, że umrę, ale może zdążę jeszcze, prawda, to czy to załatwić. A poza tym mam dla kogo żyć. Mam bliskich, mam rodzinę, mam przyjaciół, prawda? Jest to ten moment, o którym Elizabeth Kubler-Ross mówiła, że to jest ten najlepszy moment, w którym rzeczywiście najłatwiej jest pomóc pacjentowi, bo oni sobie wtedy sami już w tym miejscu pomagają. Czyli nie, akceptacja nie jest taką beznadziejnością, takim stoicyzmem, prawda? Jest to taka pozytywna akceptacja tej sytuacji, w której pacjent się znalazł, czyli to słowo rak, które usłyszeliśmy na początku, może spowodować, że przejdziemy przez te wszystkie etapy, my, czy te osoby, które są chore oczywiście, i dojdą do tego momentu. Niektóre osoby, tak jak to ktoś tutaj powiedział, na samym początku może powiedzą, ok, jestem chory, ale mogę zrobić to, to czy to. I proszę Państwa, jedno słowo tylko i już ostatni slajd, to jest nadzieja, proszę Państwa. Prawda? Nadzieja umiera ostatnio, albo w ogóle nie umiera, tak? Czyli zobaczcie Państwo, jeżeli człowiek, który słyszy słowo rak, ma tę nadzieję na samym początku, to prawdopodobnie ta jego reakcja będzie zupełnie inna, tak? Nie będzie tak dramatyczna. O nadziei można by mówić bardzo dużo, ja tylko pokazuję to na całą jako jedną rzecz, słowo nadzieja, bo ono jest szalenie ważne, to słowo, w kontekście usłyszenia słowa.